Dzisiejszą pielęgnację rozpocznę od kremu pod oczy z Soraya Plantae. To jest krem z chlorelą i olejkiem jojoba. I daję go pod same oczy. Dosyć mocno przysuszoną mam tą skórę, więc solidnie go tam pakuję. A na resztę twarzy dajemy dzisiaj bazę pod makijaż z Too Faced Hangover. Co prawda kaca nie mam, ale lubię tą bazę. I skórę już mam przygotowaną pod podkład, więc dzisiaj użyję sobie z Vibo. To jest Moonstone Foundation numer 3 Acuro H50S. A korektor dzisiaj z L'Oreala, numerek 324. Do konturowania dzisiaj używam Huda Beauty i jest to Tantur Contour Bronzer Cream Medium Color. Kilka kropel Diora. A na policzki troszkę różu i dzisiaj użyję do tego 942. To jest kolor szminki Maybelline matowej, którą sobie nałożę na rękę. I później moczę troszeczkę gąbeczkę i nakładam na policzki. Czas na przypudrowanie okolicy pod okiem. Użyję do tego ostatnio mojego ulubionego pudru wygładzającego z NAM. I puchatym pędzelkiem nakładam go pod oczy. Na boki twarzy mineralny puder od Clinique. Wchodzimy do makijażu oczu. Dzisiaj gwiazdą jest ta paletka z Sinseya. Nie wiem, jakoś tak mi się spodobały te kolory i stwierdziłam, że muszę je mieć. A dobrze się składa, bo akurat ten makijaż, który dzisiaj wykonam, gdzie kompletnie na niego nie mam pomysłu, tylko jak zwykle
będziemy wymyślać na poczekaniu makijaż. Spójrzcie, jakie kolory. Słuchajcie, no na pewno wszystkie, no na pewno te kolory wjadą na pewno. Na pewno te dwa błyski. Coś może przyciemnimy tym kolorem, może gdzieś jeszcze przełożymy te róże jakimś tym fajnym kolorkiem, takim brązem. Zresztą ja ich nawet nie słyszę, że taki pomarańcz jakby. Okej, pokażę może przykładowo parę kolorków. Na pigmentowanie to to ma. Dobra, i jeden błysk. Jedziemy. Nałożę sobie trochę bazy pod... nałożę sobie trochę bazy pod cienie z Vibo Eyeshadow Base White Lasting pod właśnie takie kolorowe cienie, żeby bardziej wybić ten pigment z koloru. No, jeśli chodzi o błysk, bo ja teraz to właśnie zmyłam, ale ten błysk tam dalej jest, więc to naprawdę będzie chyba, coś czuję, fajna zabawa z tą paletką. Okej, nakładam bazę na powieki i wracam do Was. I zabieram się za malowanie oczu. I tak się zastanawiam, od którego zacząć. Wziąłam pędzelek Semilaka 476, większy kulkowy. No chyba, no przemawia do mnie bardzo ten kolor Bubblegum. Okej. No to jedziemy. Ale pilnuję, żeby tu za bardzo nim nie wyjechać w dół, bo standardowo będę się trzymała bardziej tej wersji wyciągniętego oka. Więc ja go sobie tutaj wklepuję. Się sobie nałożę na drugie oko. I biorę teraz pędzelek z Hakuro płaski H79 i nakładam ten kolor jelly. On jest taki jakby pomarańczowy. I tu go sobie dokładam na środku powieki. Żeby mi się tu fajnie te dwa kolory połączyły. Wracam do wcześniejszego koloru i wcześniejszego pędzelka i go tutaj dokładam. I właśnie biorę, sięgam po pędzelek płaski H79 z Hakuro
I żeby to wszystko rozblendować, a wezmę sobie może ten kolor Candy i delikatnie tu zaczynam to wszystko blendować, ale w taki sposób, żeby uzyskać efekt kociego oka. Mniejszy kulkowy pędzelek i nakładam ten kolor marshmallow i jego tu nałożymy w wewnętrznym kąciku. On jest taki jaśniejszy, więc fajnie tutaj nam ten środek przygotuje też pod cienie świecące. Już nic innego nie wymyślę i na dolną powiekę już zacznę sobie od bubblegum, ale ja go nałożę, będę się trzymać nim blisko rzęs. Tutaj podoba mi się ten jasny wewnętrzny kącik, więc ja to jeszcze bardziej tutaj wzmocnię ten efekt. Teraz biorę jakiś może płaski pędzelek i kolor jelly i tu go sobie delikatnie jakby włożę na powiece. Okej. Okay. Chyba się wspomogę jednym z cieni od Mio, z paletki Carnival. No i wezmę ten cień różowy. On ma naprawdę bardzo fajne napigmentowanie. Więc troszeczkę wzmocnię ten efekt tutaj w kąciku, żeby było tak bardziej różowo. Przechodzę do koloru Candy i blenduję wszystko. Teraz zastanawiam się nad błyskiem, czy mam użyć ice cream czy candy floor. W zasadzie one są w sumie podobne do siebie. Aha, teraz nie wiem, który wzięłam. Dobra, jeszcze raz. Tutaj sobie wezmę jest candy floss i ice cream. Candy floss, ice cream, no one są prawie identyczne, więc nie, no ten jest bardziej różowy, candy floss jest bardziej różowy, a ten pod taki różowo-złoty, może jednak ten candy floss, ale dam sobie bazę z NYXa, delikatnie nałożę bazę. I candy floss.
Nie będę tego dużo nakładać. I biorę Duraline i mieszam go z kolorem Cherry Pie. To jest ten najciemniejszy z paletki Sinseya. Ten. I płaskim pędzelkiem nakładam go tak, jakbym chciała zrobić kreskę. I trochę go rozetrę, ten kolor. Wziąłam czysty pędzelek i nałożyłam dosłownie odrobinę tego cienia na ten pędzelek i to tak ładnie porozcieram. Już nic więcej z tej paletki, choćbym chciała, nie wyczaruję, więc czas na wytuszowanie rzęs standardowo od Lovely. Pump Up mascara. Ściągamy osypkę, jak widać. Trochę jej się nagromadziło pod okiem. I teraz taki tip ode mnie, który zresztą, no nie tylko ode mnie, bo to w sumie wszystkie makijażystki go wykorzystują. A mianowicie biorę paletkę kolor Clash akurat z Sephory i biorę ten najjaśniejszy cień Canvas. I tu podcinam sobie makijaż oka, żeby było bardziej kocie. Okej, kochani, wracam do Was już z przyklejonymi rzęsami. Jakoś udało mi się je przykleić, bo to są rzęsy dzisiaj na pasku. Rossmana, napiszę Wam, jakie to były, w opisie pod filmem. No ja tak cały czas dziubię przy tym oku jeszcze tu coś dokładam. Okej, i przechodzimy do bronzera. Jest aktualnie w promocji za 17 zł. O, fajnie, akurat wzięłam jakiś taki, w którym ktoś sobie dziubał palcem, sprawdzał kolor. Także bardzo sympatycznie. Okej, nic na to nie poradzę. Biorę pędzelek i ciśniemy. Sprawdzamy, co to za kolorek nam wyjdzie. Taki ciepławy, ciepławy. I kolejna nowość dzisiaj do przetestowania z Holika Holika. Już otworzę to. Pazury połamane. Akurat w Condigo był na promce. A gdzieś, nie wiem, czy zmalowaną, czy którąś oglądałam ostatnio. I właśnie używała ten róż. Piękny.
i teraz ja sobie może go nałożę. Na początek tak niedużo. Zobaczymy. Jak on nam tu się... Jest taki ładny. Ale cukierkowy make-up nam dzisiaj wyszedł. No czego się mogłam spodziewać po paletce różowej, ale... Ale ten... Róż, no jeszcze bardziej to tak wzmocnił ten efekt cukierkowy. A rozświetlacz dzisiaj z Benefita Dandelion Twinkle i jakimś takim małym precyzyjnym pędzelkiem. Nałożymy go na... On też ma taki pomarańczowy odcień. I go nałożymy tutaj w... Na kościach policzkowych. Nawet nim tutaj troszkę wjedziemy na oko. Usta, kochani, usta. Nudziakowe. Kupiłam ostatnio z Catrice. Pierwszy raz będę używała. 04 numer, lip liner, no i nic więcej Wam nie powiem, jest wykręcana, jestem super influencerem, jest wykręcana, okej, dobra, jest wykręcana, więc jedziemy. A na środek ust Eveline Oh My Lips Lip Maximizer, czyli... Okej, wracam już do Was z gotowym makijażem, z podsumowaniem, więc zaczniemy od paletki z Sinseya. Jak widzieliście, no musiałam się trochę namachać tymi pędzlami, żeby w ogóle cokolwiek, jakiś efekt uzyskać. No udało się, ale niestety z pomocą paletki od Mio i z jednym z tych kolorów różowych, ponieważ ten bubblegum za bardzo no, nie dał rady. Myślałam, że będzie bardziej napigmentowany i taki bardziej różowy, a on taki bardziej różowy nie chciał być, więc poprawiłam sobie tamty. Ogólnie paletka... Mimo wszystko paletka jest bardzo fajna, te kolory, no, nie da się nimi zrobić może jakiegoś mocniejszego makijażu i może to nawet i lepiej, bo przynajmniej na taki dzienny makijaż jak najbardziej ta paletka się przyda. Jeśli chodzi o cienie błyszczące, no to tego błysku już w ogóle nie widać. Tak, ja go dokładałam jeszcze dwa razy. I on po prostu osypał się, więc te błyski jakby nawet na glitter primerze, no niestety nie zostały na tym oku. No dalej, dalej mamy bronzer z Vibo, który kupiłam. Dosyć ciepły, ale słuchajcie, fajny. Mi się podoba. W tym bronzerze miałam takie wrażenie, że nie mogę sobie go nałożyć dużo, bo od razu, bo mi się zrobi jakaś plama, więc ja go bardzo tak powoli nakładałam kilka razy, ale jak widzicie, efekt fajny. Ten przepiękny róż do policzków, no jest, ten kolor jest boski. Właśnie tak po to, żeby tak odświeżyć tą cerę, żeby ona była taka promienna. No naprawdę bardzo fajny produkt, polecam. Ja akurat mam kolor. Co to jest za kolor, słuchajcie? Fresh Watermelon. Piękny. No i oczywiście zachęcam Was, jak zawsze, do zasubskrybowania kanału. Zostawcie komentarz, zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!